Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o blackaucie. Blackaucie, blackout, blackaucie w Polsce. Generalnie wszyscy mówią: Nie spoko luz, nic się nie dzieje. Ja tak poczytałam sobie kilka artykułów i okazało się, że trochę kręcą, także zapraszam. I tak, na Twitterze można sobie uzyskać informacje odnośnie polskiego blackoutu. Zaraz Wam powiem kto. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa napisało na Twitterze Czy wiesz co robić w sytuacji blackout? Latarkę, świecę, apteczkę i dokumenty trzymaj w łatwo dostępnym miejscu. Wyposaż się w przenośną ładowarkę, tak zwany powerbank. Zabezpiecz zapasy jedzenia, które nie wymaga prądu przy przechowywaniu i przygotowywaniu. Później oczywiście dopisało jeszcze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na chwilę obecną Polska nie jest zagrożona blackoutem. Post ma charakter działań edukacyjnych i prewencyjnych. Okej. Okay. My w Polsce niczym się nigdy nie musimy martwić. Wszystko jest zajebiście. Wszystko jest dobrze. Nie ma żadnych problemów. Wy się ludzie uspokójcie. Wszyscy mają problemy. Wszyscy się przygotowują. Wszyscy dostają wytyczne. W telewizjach rządowych innych krajów Unii Europejskiej jak na przykład w Austrii, i tak dalej, mówi się o tym na antenie podczas um, największej oglądalności, że ludzie muszą przygotować żywność, że muszą przygotować, jak się powinni przygotować, co powinni zrobić. Dają całą instrukcję. A w Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa napisało post na Twitterze, i babcia emerytka nie ma Twittera i się nawet nie dowie, co ona powinna zrobić. Nie? I teraz tak. Tak, jak mówiłam, wszystkie kraje się przygotowują. Wszystkie kraje. Yy... O wszystkie kraje ten ich rząd jakoś tam dba, żeby mieli wiedzę, żeby wiedzieli co zrobić. E, nastawia ich też tak psychicznie na to, że takie sytuacje mogą się wydarzyć, a nasz nie. Nasz ma nas gdzieś. Polska jest zieloną wyspą. Tu się nigdy nic nie dzieje. Nie wiem, czy możliwe. I wyobraźcie sobie, że poczytałam sobie taki artykuł i ten artykuł też mnie poirytował trochę. No bo z jednej strony Szwedzi dla nas uruchomili elektrownię, więc wiedzcie, że coś się dzieje. I pożyczają nam prąd. Prąd pożycza nam Ukraina. Prąd pożycza nam Litwa. A co jeśli skończą nam pożyczać ten prąd? Bo w końcu u nich też zaraz może go zabraknąć, tak? My mamy wiele kopalni i brakuje nam prądu, gdzie mimo wszystko i tak w ciągu roku, jak nie ma problemu, nie było problemu z prądem, to i tak dużo prądu kupowaliśmy od Niemców. Możecie sobie sprawdzić, są takie mapki energetyczne. Skąd Polska czerpie prąd, to od Niemca najwięcej, nie? Bardzo dużo tego prądu ciągniemy od Niemiec w skali roku. I to jest takie normalne, że my od nich bierzemy cały czas ten prąd. Ale jeśli my już musimy się zapożyczać u Ukraińca, e, Niemca, Litwina, Szweda, no to no halo, no nikt nie jest głupi, tak? Tym bardziej, że wiemy, że sytuacja e, z Nord Stream 2 też nie jest jakaś zaciekawa. I wyobraźcie sobie teraz, że nasz rząd nie przygotowuje nas na e, Zaniki w dostawach prądu. Powstają artykuły w gazetach i to nawet na temat, które jest takie antyrządowe, gdzie myślałam, że bardziej tam będzie, po, tam więcej napisą, napiszą o tym um, nie w takim kontekście, że w sumie nic się nie dzieje, tylko właśnie tak bardziej ostrzegawczo. I tutaj nie wystarali się to zrobić ostrzegawczo, jednak pan profesor, który się wypowiadał, wypowiadał się bardziej na zasadzie takiej. To się może zdarzyć zawsze. W Polsce są miejscowości, w których często brakuje prądu na kilka godzin, więc dlatego każdy powinien wiedzieć się przygotować. No i w sumie to nie jest jakieś takie, żebym. Się tym specjalnie przejęła, no bo mieszkam w Warszawie, więc raczej mi to prądu nie zabraknie. Na Podlasiu ludziom może jej brakuje, nie wiem, gdzieś tam na, przy wschodniej granicach. może jest jakiś zanik prądu, do którego ludzie są przyzwyczajeni, i jak oni są przyzwyczajeni, to oni tak już wiedzą, co mają zrobić, no bo za pierwszym razem pocierpieli, za drugim razem pocierpieli, a za trzecim razem już się przygotowali. A my w miastach raczej z takimi problemami się nie stykaliśmy jakoś. Z Specjalnie często. Jedyne, z czym się zmagam często, to z brakiem ciepłej wody. Ale tutaj też już jestem nauczona, co robić, żeby, żeby ją mieć, więc kwestia doświadczenia. I to właśnie tak każdy kręci z tym blackoutem. Kręci na tyle, że sama nie wiem, co myśleć. Bo tak jak mówiłam, jest Nord Stream 2. Zima będzie w tym roku sroga. Zresztą no, wiedziałam, co roku ma być sroga, nie? Wiem, czytacie te artykuły? W tym roku największe opady śniegu. Od 1800, no ale z tego co wiem, w tym roku zima ma być sroga. Ma być po prostu zimno. I wyobraźcie sobie teraz, że będzie zimno, będzie ciemno i ruski zakręci gaz, bo to będzie idealny moment do tego, żeby negocjować Nord Stream 2. W polskim internecie możemy sobie znaleźć, jak się przygotować do, do tego blackoutu. No to, że świeczki, ciuchy, przygotować dokumenty blisko siebie. Nie wiem po co, jakbyśmy mieli uciekać gdzieś, wiecie apokalipsa i tak dalej. Dokumenty pod ręką, nazbierać sobie wody. I tu uwaga, I wodę butelkowaną można sobie nazbierać, no ale jeśli nam wodę zakręcą, no bo w elektrowniach wysiądą pompy i nie będzie niczego, i, i tak. Jak dla mnie sytuacja jest bardzo poważna, bo jeśli tego prądu miałoby nie być, nie wiem, kilka godzin, no to najwyżej mi się lodówka rozmrozi nie? i będę musiała wszystko, co z zamrażarki, z lodówki po prostu zjeść. Ale jeśli to będzie trwało na przykład tydzień czy dwa, bo gdzieś tam w innych krajach mówią o tym, że będzie to trwało nawet ze dwa tygodnie, no to dwa tygodnie nie działają żadne pompy. Bo wszystko jest na prąd. Nie działają w sklepie terminale, więc gotówka też nam nic nie da, bo nie będziemy mogli zapłacić, bo pani przy kasie nie będzie mogła nam sprzedać produktu, bo nie będzie mogła wystawić paragonu, bo kasa jest na prąd. Wiecie o co chodzi? Więc to, że wybierzemy jakieś, jakoś dużo gotówki, nam nic nie da. Chyba tylko tyle, że będziemy handlować między sobą, bez paragonu, nie? Pójdziesz do sąsiadki, zapłacisz jej 5 zł za cukier. Yy... Ona ci dychę za jajka, i może do tego ta gotówka będzie potrzebna, no bo inaczej takiej nie zużyjemy. Więc tą wodę niby powinniśmy mieć. Oczywiście woda zimna, więc y szybkie mycie w zimnej wodzie mineralnej za 2 zł za butelkę będzie nas trochę kosztowało. Chyba, że y mamy blisko rzekę i zimą możemy się wytaplać w tej rzece. Jak ktoś morsuje, sprawa jasna, rozwiązana. nie? Jak ktoś nie morsuje, no to będzie morsował w wannie w mineralnej wodzie marki Żywiec albo biedronkowej Polaris, jeśli ją kupi sobie wcześniej oczywiście, bo jeśli jej nie kupi, yy, no to już jej nie kupi, jeśli będzie blackout. Już nie mówię o tym, że nie będą działały apteki, więc przydałoby się leki. Nikt, nikt nie mówi o tym, że, yy, że my tak naprawdę niczego nie będziemy w stanie kupić. Yy, ludzie mają dzieci, mają zwierzęta, mają osoby starsze i jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że na... na, na w całej Europie ludzie się przygotowują, Polacy Zielona Wyspa nie muszą. No, myślę, że powinniśmy zacząć myśleć o tym tak trochę na poważnie. Żeby, ja nie mówię, że może y, y, mamy inwestować jakieś wielkie pieniądze w agregaty prądotwórcze, chociaż nie wiem, czy to nie byłoby takie głupie. Patrzyłam nawet na ceny, tam od 1200 tam do 5 koła można sobie kupić taki agregat prądotwórczy. Zaraz podejrzewam, że ceny wzrosną, więc jeśli ktoś ma zamiar, to pewnie powinien zrobić to już, bo jak y, wizja będzie coraz bardziej realna, to ceny agregatów też pójdą w górę. Wiecie, jak to jest, nie? jak maseczki kosztowały na początku, jakaś masakra 15 zł za sztukę, tej szmaty takiej kolorowej, której nikt nie brał, nosił cały rok. E, więc tak, więc zakup takich leków powinien być y, dużo wcześniej. Zakup wody, gdzie ją trzymać? Ja na, na moich 50 metrach to nie wiem, gdzie bym sobie wsadziła tyle wody, żeby ją przytrzymać, chyba na tarasie, może, nie wiem. E, jak ktoś ma zwierzęta, to też musi o nich myśleć, więc wszelakie przeciwbólowe i inne rzeczy dla zwierząt już nie mówię o karmie dla zwierząt, żeby zrobić sobie zapas, możemy się cieszyć, że jesteśmy zieloną wyspą. Jednak mimo wszystko dajcie znać w komentarzu, czy będziecie się przygotowywać chociaż w takim minimalnym stopniu. Bo pamiętamy wszyscy, jak zapowiedzieli nam pandemię, i każdy kupował ryż i kaszę i, i wykupywali ten papier toaletowy, masowo i tak dalej, więc. Gdzieś tam ludzie mają w głowach, że trzeba się przygotować na trudne czasy. I czy teraz też będzie tak? Czy, czy macie zamiar zadbać o jakąś ta, jakieś takie podstawy w domu, takiej żywności, która w razie jak takich problemów pozwoli przeżyć wami i waszej rodzinie przez jakiś czas? Czy jednak, jak mówi, mówi nasz rząd, że nic złego się nie dzieje, to nic złego się nie dzieje, nie ma co panikować? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A ja budziam. Pa.